zabiłem się! To nie może być prawda. No i siemanko, witam was w kolejnym odcinku, tylko teraz jak tutaj widzicie, jestem w Combat Arms. Gra, w którą już dawno nie grałem. Dlatego też pomyślałem sobie, że zagram sobie jedną rundkę. O, tu mam... Trafić nie mogłem! Kurczę, nie mogę typka dorwać. Ach, uciekł mi w teleport. No ale dobra. Czekajcie, tam mógł się teleportować. Patrz, ten teleport jest do punktów A, czyli do tych. Jak i tutaj, o, na tym piętrze, co nie? O, na przykład tutaj. A, tu jest jeszcze jeden teleport, który pozwala nam się teleportować. O, atakują mnie. Atakują mnie? Ciekawe, czy za mną przyjdą. Ale chyba nie. Idziemy szukać dalej ludzi. Bo może najpierw trochę HP podładuję. Mam ogólnie nową myszkę, nową klawiaturę. I mi strasznie dziwnie się biega, przede wszystkim jeżeli naciskam shifta, co mi się myli z Minecraftem. Jeszcze... Czułość mam bardzo coś wysoką. Muszę sobie zmienić czułość tej myszki. Strasznie się gra. Gdzie oni wszyscy się pochowali? Tutaj pewnie w tych wszystkich... Dobra, przejdę przez teleport. Możliwe, że zginę. No, jak mówiłem, dobra. Wszyscy skampili się w teleportach. Także nie ma szans, żeby tutaj przeżyć. No, a ta mapa jest taka na tyle, że oni wszyscy, zamiast chodzić po teleportach i próbować dostać się do tych ludzi, chodzą i praktycznie kampią. O, tak w koło, jak na przykład ten koleś. Widzicie? A ma takiego wielgachnego zombiaka, który ma 450 HP, którego nie jest tak łatwo też zabić. On może też się ładować ekstremalnie szybko, po 100 HP praktycznie na sekundę. Jak... No zobaczcie, jest taka możliwość, że zawsze ludzie pod koniec rundy, macie jeszcze do końca, otwierają te drzwi i w ostatnich sekundach są zarażeni. Ale mam teraz hałas, strzelają wszystkim naraz. No, akurat trafiłem na taką mapę, gdzie wszyscy chowają się po kątach. Dobra, ja teraz tak, mam z sobą tylko tą oto broń, jak i snajperkę. Jednego granata. No i moim zadaniem teraz, w tej oto rundzie, bo w poprzedniej byłem zombie, w sumie w tej też mogę być, będzie tak, takie oto zadanie, że będę musiał uciekać przed zombiekami, chociaż kurczę mam mało FPS-ów w tym momencie, patrzcie jak mi laguje, że nie będę mógł się chować, o. Goni mnie następny. Idę tutaj do ludzi może. Nie, tutaj nie ma ani jednego, lol. To szukamy dalej zombiaka. Chociaż moje granaty już się wyczerpały. Także moim jedynym ratunkiem jest to. Tutaj właśnie koleś się zalił. Że będę bronił się tą bronią. Ale tutaj zazwyczaj te zombiaki tak nie przychodzą. Chyba jedynie jak mają mało HP i tutaj uciekają. Także może tutaj trochę pokampimy. Mamy 1,5 minuty prawie. No, a tak w ogóle... Nie wiem ilu z was spróbowało tą grę, ale jeżeli już ją zgraliście, to polecam właśnie grać nie tylko, wiecie, w strzelankę 1 na 1, bądź wiesz, team na team, tylko po prostu w Quarantine Regen, czyli zombie na ludzi, bo to jeden z najlepszych praktycznie modów w tej grze.
I najlepiej, bądź najszybciej możecie zdobyć level, tymi levela, tym modem znaczy, sorry. Kurczę, tu jest mała grawitacja. Fajnie w ogóle się tym potem skacze. Tylko jak się czas skończy, to te zombiaki wyłączają tę grawitację, można skinąć łatwo. Ups, tam się coś działo. Gdzie ten ziomek uciekł? Dobra, może ja wejdę? Patrzcie, tak... Ach, chciałem wam pokazać, jak to w ogóle wygląda. O, to są takie właśnie pomieszczenia, który na przykład tutaj jest taki teleport, tam jak wam pokazywałem, w ogóle w sumie mogę przejść. Mam nadzieję, że nie będzie zombiaka. O, patrzcie, tutaj jak na przykład wejdę przez ten teleport, będę teleportowany do innego pomieszczenia. Dobra, znowu wyjdę. O, akurat inny człowiek go zabił. Jak na razie nie ma takiej akcji, wszyscy właśnie chowają się po tych pomieszczeniach i to jest bardzo łatwo wtedy zabić tego oto zombiaka. Koleś nie kamp, tylko graj. Może też udane podaje awka? Fuck! Zabiłem się! To nie może być prawda. Ażem zlamił. No i dobra, pooglądamy sobie innych ludzi. Tutaj jeden kampi z działkiem i z bombą, Claymore. Tutaj też wszyscy kampią po pomieszczeniach. Tak oto wygląda ta cała runda. Pemperem, następny... Co to jest w ogóle? Co to ma być nad linkiem? A, logo. Dobra. Aha! Patrzcie, tam z tyłu jest zombie. Próbuję go przez szybę zarazić, ale się chyba nie da. Chyba, nie jestem pewien. Dobra, zobaczył go w końcu. O, widać go jak... Próbuję go zarazić. Zaraz spadnie, nie ma grawitacji. To on spadnie. Następny, następny próbuje go zarazić, ale coś mu się nie udaje, ej. Yo, ziomek, chodź, próbuj dalej. Dobra, zmienię kamerkę na innego. Może jakaś akcja. Genius. O, o, tu jak widzicie, mają właśnie nudę w pokoju. Zombie właśnie zdarza się zbyt rzadko, że on tutaj wbiega. Wszyscy wolą kampić. A jakbyście chcieli ze mną też zagrać, to piszcie w komentarzach, zgrajcie tą grę, w ogóle jak będziecie chcieli. Wgram linka. Bądź... Wkleję linka do tej gry, także pobierajcie i grajcie. Jeżeli w to nie gracie, jeżeli chcecie coś innego pograć, nie tylko w Minecrafta. Tylko, że jak widzicie, nie jest to takie trudne. Wszyscy kampią w jednym miejscu. Siemano. Bam, 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 bam.
Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Znożowało go. Jest jeszcze jeden zombie. Gdzieś kampi w pomieszczeniu. B1? Tutaj jest. Dobra, przejdę przez teleport, może go... Może się natrafię na niego. W najgorszym przypadku będzie to, że on będzie kampił w teleporcie. I mnie zaraz złapie, ale tu, czekajcie. To to było? Nie. Będę zobaczyć na dół. Nie ma tu nic. Koleś kampi, dobra. Nie, może tego to nie używam, bo jak mi wyłączą grawitację, to zginę od razu. Idę w teleport. Gdzie jest ten ziomek? Tam jest, dobra. O. Szukanie, kurczę, igły w stogu siana. Ja nie wiem, dlaczego oni się boją w ogóle grać, ej. Dobra, może tym razem uda mi się chociaż zrobić jakiegoś killa. Jak widzicie, mam 0-0. No i jak widzicie, nie mam tutaj niku Pyter, ponieważ ja w tą grę grałem, powiedzmy, parę lat temu. Jeszcze konto mam. I miałem właśnie inny nick, zanim zaczynałem nagrywać na YouTube. Pięciu zombie jest już. Dobra, mam pierwszego killa. A pobawię się trochę z tymi zombiekami. Tu jest coś w środku? Nie ma. Udało mi się. Nie ma w ogóle nic, mam tylko snajperkę. Ucieka. Mało amunicji mam. Bam! Uciekam do ludzi? Tamten się bawi grawitacją, tu idzie następny. Ups, siemano. Zaraził mnie! Kurczę!
GG. Dobra, reszta siedzi tutaj w tym pokoju. 16 sekund do końca. Nie sądzę, aby nam udało się już ich ogarnąć. O, otworzyli jednak! Otworzyli! A, nie udało im się zabić! Brawo! Brawo, brawo. No to taka rundka mała była w Combat Arms. Mam nadzieję, że jako tako się wam podobało. Jak chcecie, to grajcie, jak nie, to nie. I zapraszam na kolejny odcinek. Tylko nie wiem, czy właśnie z Combat Armsa, czy z Minecrafta, czy z czegokolwiek. Dobra, na razie, holodziska, yo!